Proszę Państwa, chciałem Państwu powiedzieć kilka słów o pewnym podejściu, który stosujemy w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, ale zanim co, to się przedstawię. JSKR 3816, Second Life, nawiązałem do tego, też tam działam, pojawiam się. Proszę Państwa, jeśli chodzi o ocenę wszystkich projektów inwestycyjnych i innych, szczególnie e-learningowych, zostaje mi dzisiaj tylko 12 minut na to, żeby zwrócić Państwu uwagę tylko na takie najważniejsze rzeczy, zadać pewne podstawowe pytania. Natomiast chcę powiedzieć, że to, co dzisiaj pokazuję, jest fragmentem większej całości, że ten temat będziemy rozwijać i stale rozwijamy w gronie interdyscyplinarnym, dlatego tutaj mogę dzisiaj kilka tematów tylko takich rzucić, takich głównych myśli przewodnich. Natomiast całą resztę możecie Państwo znaleźć w materiałach. Jest taka strona specjalna, internetowa. Jednocześnie zapraszam Państwa wszystkich. Model symulacyjny przygotowany w arkuszu kalkulacyjnym, który możecie sobie Państwo ściągnąć i wykorzystać do oceny efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych i learningowych, jest gotowy, w pełni działa. Myślę, że on jest doprowadzony do takiego poziomu, że każdy z Państwa będzie sobie mógł go dostosować do własnych potrzeb, a jednocześnie spełnia wymogi funduszy unijnych, także ta czarna robota już jest zrobiona. Nie wiem, ile mi się uda w ciągu tych minut, które tutaj mam Państwu powiedzieć, ale chcę Państwu zwrócić uwagę na to, że fazy konstrukcji modeli oceny efektywności projektów inwestycyjnych, w tym e-learningowych, są znane od dłuższego czasu. Ja chciałem tutaj tylko pokazać, że w przypadku naszych projektów e-learningowych musi się pojawić teraz kolejna nowa faza, ocena, ale ocena zewnętrzna. Mianowicie coraz częściej staramy się w projektach e-learningowych o dofinansowanie z funduszy unijnych i wtedy ten etap, częściowo od nas niezależny, oceny zewnętrznej występuje. Ale tak naprawdę we wszystkich fazach przygotowania projektu, w tym projektu e-learningowego, są takie pewne etapy, jak przygotowanie, planowanie, wykonanie, kontrola wewnętrzna, które to fazy informatycy już znają od lat. To w zasadzie nic nie jest nowego. Natomiast chcę tutaj Państwu pokazać kawałeczek przykładu studium podyplomowego, zarządzanie projektami współfinansowanymi ze źródeł unijnych, jak to się robi. Nie jest tajemnicą, proszę Państwa, że modelowanie procesów oceny efektywności inwestycyjnej jest w ekonomii znane już od bardzo dawna. Na bardzo wielu dyscyplinach naukowych, od rachunkowości zarządczej, poprzez badania operacyjne, modele symulacyjne, którymi ja się zajmuję, wielu badaczy sprawdza, jakie to metody oceny można stosować i tych metod jest wiele, myślę, że one zainteresowanym są znane. Natomiast coraz częściej pojawiają się takie środowiska, które uważają, że ich problematyka badawcza jest tak unikalna, że ekonomia nie działa. Muszę Państwa rozczarować. Ekonomia i metody, które tutaj mamy, są uniwersalne. I spróbuję Państwu w tym krótkim czasie podpowiedzieć tylko jedną rzecz. Tak naprawdę dzięki tym rozwiązaniom modelowym, nad którymi pracujemy w Uniwersytecie, macie Państwo teraz bardzo dobrą sytuację. Mianowicie w tej chwili może ulec odwróceniu stara reguła, która mówiła, że 80% wysiłku to są obliczenia, 20% założenia. Teraz tak naprawdę 90% wysiłku możecie Państwo skoncentrować na założeniach, bo prosta aplikacja, którą możecie sobie Państwo tam ściągnąć, w zasadzie załatwia za Państwa wszystkie obliczenia. Tylko problem jest, co my do tego modelu symulacyjnego włożymy. W tej chwili, jak mówiłem Państwu, pracuje u nas cały zespół interdyscyplinarny, który, biorąc pod uwagę, że istnieje wiele algorytmów oceny efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych, zaczął od próby odpowiedzi na pytania. Czy istnieje jakieś pewne, spójne podejście, które by pozwoliło traktować w sposób uporządkowany projekty e-learningowe? U nas w Uniwersytecie zaczęliśmy od opracowania e-strategii. Ta e-strategia została wprowadzona zarządzeniem rektora w życie i teraz mamy o tyle dobrą sprawę, że tak naprawdę wszystkie projekty e-learningowe, jakie powstają w Uniwersytecie, są oceniane w sposób jednakowy. Ale ponieważ nie mam dużo czasu, powiem Państwu tylko tyle, że jednym z najważniejszych elementów tego modelu najlepszych praktyk jest to,
że stawiamy bardzo silny nacisk na to, żeby identyfikować przede wszystkim model kształcenia. Przecież w naszym uniwersytecie prowadzone są bardzo różne zajęcia, od modelu typowo akademickiego podporządkowanemu Radzie Wydziału, poprzez różne rozwiązania czysto komercyjne. Czy projekt e-learningowy komercyjny to jest taki sam, jak projekt, który musi się podporządkować pewnym akademickim regułom? Coraz częściej mamy modele mieszane. Dzięki temu, że podchodzimy do tego w pewien sposób, tak jak to się robi na etapie formułowania studium wykonalności czy biznesplanu, dlatego że ja od dłuższego czasu zajmuję się właśnie pozyskiwaniem takich źródeł finansowania, tych unijnych, i takie podejście tutaj jest konieczne. Oczywiście ten model jest bardzo duży, wspieramy go na różnych filarach, które ekonomistom pewnie wiele rzeczy powiedzą, ale jednym z najważniejszych elementów tego modelu najlepszych praktyk jest to, że trzeba rozpocząć od strategii uczelni, od oceny sytuacji finansowej, czyli od całej analizy strategicznej, której pani profesor się specjalizuje, między innymi, i tutaj chcę polecić książkę o analizach strategicznych, która jest u podstaw naszych prac. Proszę Państwa, na podstawie tej strategii tworzy się plany dziedzinowe, marketingowe, techniczno-organizacyjne i dopiero na końcu jest plan finansowy, ale plan finansowy załatwia Państwo ta aplikacja, która już raz dobrze została zrobiona. Tam się wyliczają wszystkie NPV, jakieś RR, kto sobie co życzy. Natomiast teraz powinniście Państwo się skoncentrować przede wszystkim na formułowaniu założeń. Ja nie twierdzę, że znam odpowiedzi na wszystkie pytania, nawet na te, które jeszcze nie padły, jak to w jednym z filmów było, ale proszę zobaczyć. Klasyczna teoria analizy mówi o tym, że plan optymalny to jest najlepszy spośród planów dopuszczalnych. W takim razie, jeśli macie Państwo projekt i wiadomo, że ten projekt ma być w jakimś tam charakterze rozpatrywany, to trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy w ogóle istnieje plan dopuszczalny, a dopiero potem wybierać plan optymalny. To musi paść wiele pytań. Kto tak naprawdę jest klientem naszego uniwersytetu? Jakie on ma potrzeby? Przecież to te potrzeby właśnie musimy zaspokajać. W planie marketingowym odpowiadamy na pewne rzeczy. Nie mam tutaj czasu, żeby je szczegółowo o nich opowiadać, ale chcę Państwu powiedzieć, że jak spotykam się tutaj z wieloma ludźmi, jeżdżę po różnych konferencjach i słyszę, to boję się, że tym wystąpieniem mogę Państwu odebrać ostatnie srebrne sztućce. Bo tak naprawdę, proszę Państwa, proszę zobaczyć, ile tutaj trzeba wysiłku. Ostatnim weryfikatorem może, ale nie musi być ekonomia. Dlatego, że tak naprawdę twierdzi się, że wszystkie projekty e-learningowe są dla twierdzenia. Albo takie, że wszystko jest za darmo i można mieć bez żadnego wysiłku. A drugie, to jest niestety podejście takie, że ekonomiści próbują wszystkie projekty, jakie tylko istnieją, wtłaczać w kanony ocen finansowych. I żeby strasznie tego nie przedłużać, jak Państwo widzicie, pokazuję tutaj pewne rzeczy, ale chcę się skoncentrować tylko na tym, co Państwo widzicie. Każdy z nas na początku, zanim pójdzie do kanclerza ze swoim projektem, musi sobie odpowiedzieć na pytanie, czy nasz projekt dotyczy ekspansji, czy jest to na przykład odtworzenie albo modernizacja. Nie chcę mówić o wszystkich szczegółach, ale proszę sobie wyobrazić, że u nas podstawową jednostką na uniwersytecie jest Centrum e-learningu. To centrum odpowiada za prace podstawowe, to znaczy, że musi wyposażyć każdego wykładowcę w umiejętności przygotowania kursu akurat na platformie Moodle. Musi jeszcze robić różne kursy, konsultacje. Czy w takim razie powstanie Centrum e-learningu należy traktować jako projekt inwestycyjny? W życiu. To jest tak zwany program odtworzeniowy czy modernizacyjny. Pani Hazel Johnson lat temu chyba 15 podzieliła procesy inwestycyjne na takie kategorie i mówi tak, jeśli to jest projekt z kategorii modernizacji, nie myśl o tym jako o inwestycji, bo albo twój uniwersytet chce prowadzić kursy e-learningowe i wtedy tylko musi znaleźć taki sposób, który pozwoli mu w najtańszy sposób zrealizować ten cel, albo, przepraszam bardzo, w ogóle tego nie robi. Natomiast, proszę zobaczyć, w myśl ostatnich zarządzeń, bardzo dużo projektów to są projekty dostosowania do nowych form prawnych. Odpowiedzi sobie musimy na pytania, albo chcemy prowadzić e-learning, albo nie. Badania i rozwój. Ile tutaj referatów dzisiaj słyszeliśmy już o nowoczesnych technologiach i tak dalej. Te technologie są dostępne, tylko nie ma nic za darmo, ile to kosztuje.
takim razie to jest niestety taka rzecz ważna, klasyfikacyjna na początku, żebyśmy wiedzieli, w jakim obszarze się poruszamy. Czyli najpierw sobie odpowiedzieć, czy tak naprawdę nasz projekt e-learningowy jest projektem inwestycyjnym. Ja powiem tak, jest taki projekt, nazywa się studium podyplomowe z zakresu funkcjonowania funduszy unijnych, na nim chcemy zarabiać, no ale wtedy pan kanclerz podejmuje decyzję, albo NPV jest dodatnie, albo wewnętrzna stopa zwrotu jest większa niż stopa dyskontowa, albo panu dziękujemy. Czyli trzeba po prostu wiedzieć, w jakiej kategorii jest nasz projekt, ale wiele naszych projektów e-learningowych to nie są tak naprawdę projekty inwestycyjne. I na koniec, oczywiście mam tutaj przykłady, ale pokazywanie samych liczb i obliczeń nie ma najmniejszego sensu. Chcę Państwu powiedzieć jeszcze o takiej jednej rzeczy zupełnie końcowej. Mianowicie, proszę Państwa, wszystkie nowoczesne metody oceny efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych mają pewne założenia. I teraz, jeśli my chcemy jakikolwiek projekt e-learningowy traktować jak inwestycję, to musimy sobie odpowiedzieć na pewne ważne pytania. Na przykład, w jaki sposób skonstruować prognozę rachunku przepływów pieniężnych? To się robi w pewien specjalny sposób w projektach inwestycyjnych. A jak oszacować stopę dyskontową, prawda? Czy mój kanclerz ma myśleć w tych kategoriach, że może lepiej te pieniążki, które by miał wydać na nasze studia podyplomowe, że może lepiej powinien zainwestować w bezpieczne papiery wartościowe, czy może robić takie studium? Ale to zależy od tego, jaki to jest projekt. Czy to jest projekt komercyjny, czy to nie jest projekt komercyjny. A proszę zobaczyć, wszystkie metody zdyskontowane mówią o czymś takim jak cykl życia produktu. Ja sobie mogę powiedzieć, że sobie ułatwiłem życie w referacie, dlatego że mój projekt, mojego studium dotyczy funduszy unijnych. W związku z tym te same reguły będą obowiązywały w latach 2007-2013. Mogę powiedzieć, proszę bardzo, okres cyklu życia mojego produktu pod tytułem kurs e-learningowy wynosi 6 lat, bo w ciągu tych 6 lat się nic nie zmieni, ale muszę brać pod uwagę koszty pielęgnacji. W takim razie, oczywiście w czasie takiego krótkiego wystąpienia, ale zapraszam Państwa i na stronę internetową, i na stronę naszego centrum. I trudno jest powiedzieć o wszystkich aspektach. Chciałem powiedzieć tylko tyle, że na pewno istnieje coś, co nazywa się modelem najlepszych praktyk. Że ten model najlepszych praktyk został przez nas przetestowany przy okazji różnych projektów, głównie unijnych. Mamy taki ogromny pakiet zrobiony przy pomocy konsorcjum Wiedza.net, Twigger, który zawiera kilka podręczników i kilka kursów e-learningowych dotyczących takiej problematyki. Czyli to wszystko się da zrobić, tylko trzeba dokonywać pewnej klasyfikacji i potem sobie powiedzieć, to jest projekt o charakterze komercyjnym, oceniam go przy pomocy narzędzi finansowych, ale to nie wszystko. Oprócz tego, oprócz czysto, no w takim razie dwa ostatnie zdania. Przedostatnie zdanie jest takie, że oprócz efektów finansowych trzeba wziąć w takim razie to, co ekonomiści nazywają efektami społecznymi, czyli że nasz projekt przynosi również pewne korzyści dla otoczenia. Studenci nie będą musieli z Przemyśla do Krakowa przyjeżdżać tak często, jak dotychczas powinni. W takim razie, ponieważ czas biegnie, dziękując Państwu, zapraszam do dyskusji, dlatego że uważam, że dzięki powiedzeniu, że istnieje taki model, że procedury są znane, możecie się Państwo wszyscy skoncentrować i zapraszam do współpracy na samych założeniach. A jak te założenia przekuć na model najlepszych praktyk, chętnie służę pomocą. Dziękuję bardzo.